żeśmy postawili ostatnio maszty 5G, no. Postawili się maszty 5G i jest jak jest. Dobra, jedziemy. Mamy robotę do zrobienia, dużo jest do zrobienia dzisiaj. Także trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło gładko. Raczej pójdzie, bo mamy bardzo fajne ciężarówki tutaj już dostarczone na tą mapkę. Więc najpierw zajmiemy się tym, co jest podstawowe, czyli budowa mostów. Podjedziemy sobie w to miejsce. I tu mamy do zbudowania most, będziemy mieli kawałek takiej, no, trudnej drogi do przejechania. Będzie do uratowania samochód, który się rozwalił tutaj. O man. No nie, no zaczynamy, jedziemy, nie ma co. Ty właśnie, jak fotel? Opowiedz na streamie, bo na Instagramie już było. Tak, fotel testuję już od jakiegoś czasu, ale nie mogę się przyzwyczaić jeszcze do niego. Siema Jacko, dzięki za donejcik, pozdrowionka dla ciebie. Nie mogę się do niego przyzwyczaić, jest inaczej się na nim siedzi niż na tym moim starym, wiesz, wypierdzianym fotelu, który miałem. Ten jest inny zupełnie. Trochę inaczej wyprofilowany i wiesz, jak posiedzę trochę dłużej, to po prostu mnie bolą plecy, nie? Mówię wam serio, jak jest. No i co, ale to muszę się przyzwyczaić, myślę, że po jakimś czasie to minie i będzie w porządku. Kurde, ale grubo tu jedziemy. Słuchajcie, teraz tamta ta ciężarówka w poprzednim razem, jak żeśmy sobie grali, to ona ciągnęła jeszcze na sobie lawetę z inną ciężarówką, która była bardzo ciężka i ledwo łapała trakcję, nie? A teraz to ona leci jak szalona. Dzisiaj kończymy Michigan? Bardzo możliwe, że skończymy Michigan, zależy jak nam pójdzie z tymi zadaniami. No mam tutaj solidne sprzęty, więc raczej powinno mi to gładko pójść wszystko. Mam tu kilka zadań, niedużo ich tu jest. Bardzo prawdopodobne, że dzisiaj skończymy sobie Michigan. Raczej stawiałbym na to właśnie. Ej, tu mam blokadę dyfra. To w której ciężarówce ja nie miałem blokady dyfra? A, dobra, jest inna jeszcze, w której nie miałem. Caterpillar ma. Okej, okay, spoko. Kiedy będzie losowanie? Dzisiaj urodziny mam, spędzimy w pracy samotnie. Ale mam was. Siema Konrad, pozdrowionka dla ciebie i wszystkiego najlepszego. Wiesz co, tak, zrobimy na pewno losowanie przed moim wyjazdem. Myślę, że na początku tego tygodnia. Miałem nawet dzisiaj zrobić, ale tak jakoś nie jestem przygotowany. Muszę to ogłosić, wiesz, dzień wcześniej najlepiej. Siema Piotrek, siemaneczko. Czy byłem dzisiaj na rowerze? Nie, dzisiaj mam leniwą niedzielę, naprawdę. Słuchać chyba po moim głosie, nie? Taki jestem dzisiaj, a bym sobie posiedział, bym sobie poleżał, bym sobie coś zjadł i tak. Nic nadzwyczajnego dzisiaj nie robiłem. No czasami tak jest, że trzeba posiedzieć i się odmurzyć, nie? Dobra, i dojeżdża... O, fucking shit, a co to za... Co to tutaj... Czemu ja nie mogę tego zbudować z tej strony? Nie mówcie, że muszę zadanie pobrać. O, fuck. Pierwszy problem. Wydaje mi się, że żeby zbudować ten most... Muszę... Pobrać zadanie. O, czekaj. Dostawa do portu. To nie to. O, kurde. I co teraz? No to pięknie. Pewnie bym musiał pobrać to zadanie. Mosty i ludzie. To nic, nic się nie dzieje. Weźmiemy sobie mój drugi pojazd Scout 800. On jest właśnie do takich tematów. Wiedziałem, że jakieś takie tego typu gówno może się zdarzyć. Wyznaczymy sobie trasę. Pobierzemy wszystkie zadania, jakie są do pobrania. Weźmiemy sobie modyfikacje, bo tutaj trochę do odkrywania rzeczy jeszcze jest. Wypadałoby też zajechać do tego portu. A czekaj, tu jest coś do wybudowania na pewno. Baczność. Jakieś takie zadanie. Tu chyba też mamy wybudować most. Z tym, że jedną ciężarówkę mam tu, a stawiam, że tu będziemy potrzebowali tylko i wyłącznie drzewa do budowy mostu, nie?
Tak, mosty dla pana starosty budujemy. Tak, trzeba będzie pobrać wszystkie zadania pierw. Także co, bierzemy sobie skauta i jedziemy. On ma zainstalowane tutaj na kołach łańcuchy. No i będziemy testować, czy jest jakoś lepiej z łańcuchami na błocie, czy lepiej bez łańcuchów. Na pewno na asfalcie samochód będzie się bardziej ślizgał. Cichy obserwator. Pojedziemy sobie tutaj. Chcę pobrać to zadanie, dlatego że chcę sprawdzić, czy czegoś przypadkiem na tej drodze tutaj nie ma. Zagapiłem się na czat. Dobra, ops. Z tym gościem trzeba uważać, bo on jest wywrotny. Środek ciężkości jest dość wysoko. Mamy tutaj jeszcze zbiorniki z paliwem na dachu. No i one... Nie wiem, wiecie, ciężko powiedzieć, czy z łańcuchami lepiej, czy nie. Trzeba by było wziąć taki sam pojazd z łańcuchami i taki sam pojazd bez łańcuchów i sprawdzić, który lepiej przejeżdża, nie? Przejeżdża. O kurde. Co z hamerem? Wiesz co? Au! O Boże, mam tu się... pierdziel, tu nie ma się czego złapać. Hamer został w garażu. Dobra, mam jeszcze jedną ciężarówkę. Weźmy sobie Kodiaka. Nie no, puszczaj to. Hamer został w garażu, bo stwierdziłem, że scout będzie lepszy, ale kurde. A patrz, ten w ogóle wyjechać się nie da. What? No nic, trzeba wziąć samochód do trudnych spraw. Weźmy tego kurde gościa wielkiego. Mam nadzieję, że on się tam nie rozwali, bo on ma ładunek, który jest mi potrzebny. No mam tutaj dźwig, więc w razie czego to dźwigiem się to wszystko popodnosi. Może bym jego wziął do odkrywania. Będzie więcej odcinków, dziękuję za donatik. Ty patrz, nie no, to chyba tym będziemy tutaj odkrywać, tylko on strasznie dużo pali. Ale jak sobie z tymi kamieniami fajnie radzi. Dawaj, podnosimy tego skauta i... Za mocy wyciągarkę. Słuchajcie, co do losowania, to będzie wśród wspierających. To jest losowanie dla wspierających. I będą słuchawki od Astro losowane w tym miesiącu. Ty, ale... No nie wiem, dobra, spróbuję nim trochę tutaj się pobawić. Trochę szkoda, bo on strasznie dużo pali. Ale super się nim jeździ, no. Szybciej to wszystko poogarniamy. Z drugiej strony może mi gdzieś stanąć i już nim dalej nie pojadę, bo zabraknie paliwa. To jest dobra sztuka. Tak, i tu musimy pobierać te zadania, żebym mógł w ogóle mosty wybudować. Myślałem, że będzie można po prostu podjechać w tamto miejsce i to zabrać, ale widzę, że jest słabo z tym. To zbudować tego mosta, nie zabrać. Co tu mamy? Pokaż zadanie. Prawdopodobnie masz już dość słuchania o marnej pogodzie, ale bądźmy szczerzy, to także dotyczy ciebie. Jeden z punktów obserwacyjnych zamilkł podczas ostatniej burzy. Możesz tam pojechać i sprawdzić, czy wszystko ok. Dobra, akceptujemy. To jest takie też zadanie poboczne chyba. Wyjadę tą ciężarówką stąd i przesiadamy się z powrotem na skauta. Zobaczymy. No ale ta ciężarówka jest spoko, no ma takie świetne zawieszenie. Nie tylko, wiesz, ma dużo mocy, ale też zawieszenie jest fantastyczne. Sasza ogarnie chyba? No chyba tak. Dobra, zostawię ją tu przy drodze, bo no naprawdę... Będzie to takich, wiesz, hardkorowych tematów, nie? Jak coś tam się spierdzieli, biorę tą ciężarówkę. Ona pali nawet 22 litry
Na 100 km, na minutę, przepraszam, nie na 100 km. Jakby na 100 km paliła, patrz, zatapia się tu w ogóle. Mam nadzieję, że się nie wywróci. Nie no, chyba nie. Tak, mam Discorda. Link jest na kanale, w informacjach. Dzięki za donajcik. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ten jest strasznie wywrotny, muszę na niego uważać. Coś czuję, że jak gdzieś tam jeszcze pojadę kawałek dalej, to zaraz się znowu wywrócę i sprzedam go w cholerę czy coś, nie wiem. No ale spisywał się dobrze ten samochód do tej pory. Zawsze załączona blokada dyfra. Czy w tej grze da się spuścić ciśnienie z opon? Nie da się. Nie da się, ale i tak jest spory postęp, bo można złapać kapcia. W Mudrunnerze, że tego nie można było robić, nie? Pyk. O ty w mordę. No, słaby jest. Tamta ciężarówka przejechała z towarem. Bez żadnego problemu po tym błocie. Tak jakby, wiesz, to była normalna droga, nie? Kurde. Ale coś tam jedzie. Dobra, wyciągarka, nie będziemy tutaj tkwić w tym błocie, nie wiadomo ile. Ej, czemu on ma jakieś buty kościelne, gościu założone? Tu powinien w kaloszach chodzić. On buty kościelne ma. Dobra. Czemu streamujesz na YouTubie, nie na Twitchu? No jak nie streamuję? Jak ty mnie obserwujesz? Na Twitchu streamuję, na YouTubie streamuję, na Facebooku nie streamuję, bo się coś popsuło tam. Facebook zrobił nowy ten... nową platformę do streamowania i teraz się tam popsuło i nie da rady streamować, ale jak wszystko naprawią, to znowu tam będę streamkował gierki. No ale dzisiaj jest zupełnie nowa platforma, na której dodatkowo jeszcze streamuję i nazywa się D-Live. Kojarzycie? Założyłem dzisiaj tam profil, nazywa się Mów po ludzku, nikt nie zajął jeszcze. To jest mało znana platforma w Polsce, ale sobie tam odpaliłem tak dla peki. Prawdopodobnie nikt tam nawet nie będzie oglądał. Dobra. Jedziemy dalej, musimy te wszystkie zadania tutaj ogarnąć. Tutaj moglibyśmy skręcić, mamy zadanie, które nazywa się baczność. Wydaje mi się, że to będzie to z tym, z budową mostu gdzieś tutaj niedaleko. Chyba, chociaż nie, to jest tutaj jakby. No nic, zaraz zobaczę, powinienem... Ty, tutaj się uda skręcić, patrz. Oh my god! Da się na Facebooku, ale bo w plagę streamuję. No nie da się teraz. Mówię wam, że się nie da. Ja streamuję na wielu platformach jednocześnie i na razie nie można streamować na Facebooku z tej platformy, której używam do multi-streamingu. No. Ja się chyba lepiej znam na tym niż wy. Czy nie? Dobra. Musimy tutaj podłączyć. O. Nie, tutaj coś innego jest. Ty, to się też nam przyda. Dobra, zobaczmy, o co tu chodzi. Pokaż zadanie. Witam, nazywam się Kapitan Smith z oddziału inżynierów. Zwykle nasi ludzie zajmują się tymi sprawami. Baniek, dziękuję bardzo, donatik. Mam most, który potrzebuje wsparcia. Pokażesz nam, jak to się robi? Pewnie, że tak. Dobra. O który most chodzi? Pewnie o ten tutaj. I pewnie to będzie most metalowy. I od tego są te tutaj kształtowniki. Nie ma problemu, w sumie niedaleko mamy ten fajny pojeździk, to nim możemy to zbudować. Poczekaj, wezmę sobie... Nie, tego. On strasznie dużo pali, ale powinno paliwa wystarczyć, żeby ten most zbudować. Weźmiemy sobie hops. O, jedziemy.
powoli. Ciekawe, czy to drzewo skosi. Za twarde. Dawaj tu pod górę, podjedzie bez problemu. No ten to jest w ogóle kozak. A spróbuję w ogóle do tej przyczepy tutaj wycofać na lusterkę. Wiesz, nie wyłączając kamery z kokpitu. O, chyba się da. Chyba będzie git. Nie wiem, czy bliżej nie powinienem. O, podłączyło się. No bosko. Wszystko wycyrklowane, pięknie. Dobra, idziemy z tym towarem i zbudujemy most tutaj jakiś metalowy. Mam nadzieję, że towaru mi wystarczy, który mam ze sobą. Chyba tam potrzeba trochę drewna też do tego, albo płyt betonowych. Nie wiem, czy tutaj gdzieś płyty betonowe będą. Musimy to sprawdzić. Jak mistrz kierownicy. Te. Miałem dzisiaj nawet na padzie sobie zagrać, ale stwierdziłem. Znaczy na kierownicy, sorry. Miałem sobie zagrać, ale stwierdziłem, że na padzie będzie lepiej. Dobra, tu już mamy to zrobione. Tu sobie podjeżdżamy, żeby zrzucić towar. I co oni tu potrzebują właściwie do tego, bo nie zajrzałem. Okej, czegoś potrzebują, chyba właśnie płyt betonowych. Czekaj, bo coś tutaj dałem im, ale nic się więcej nie stało, nie? To są chyba płyty betonowe. Zobaczę. Baczność. Tak, płyta betonowa i metalowe belki. Płyta betonowa i metalowe belki potrzebujemy tu jeszcze dostarczyć. Ja zostawię te przyczepy tutaj. Chociaż do... No dobra, weźmy ją gdzieś w tamtą stronę. Musimy ją przenieść. Dostarczyliśmy sobie te metalowe belki, ale pozostałe rzeczy będziemy musieli tu jeszcze przywieźć. To jest chyba jedna z lepszych ciężarówek. To zawieszenie tu świetnie wszystko tłumi. Jedyny jej minus to jest to, że nie możemy do niej zainstalować żadnych większych dodatków typu dźwig albo jakiś wibrator sejsmiczny albo inne takie rzeczy. Możemy jedynie mieć tą pakę, którą mamy. To chyba jest jakaś taka... Pierwotnie była jakaś taka ciężarówka wojskowa albo coś takiego. Płyty betonowe będą. Dobra, spoko. To muszę sobie gdzieś je znaleźć. A teraz wracam do skauta. Tego gnoja wyłączam. Jak będę go potrzebował właśnie do takich szybkich zadanek, to sobie wiesz, wtedy... Raz, dwa, trzy i mamy go, nie? Gdzieś tutaj w pobliżu. Dobra, wracamy do skauta i idziemy dalej. Dobry tir, Boruski? Może i tak. Spalił 7 litrów? Fajnie, że patrzycie, takie statystyki robicie. On naprawdę dużo pali. Widzieliście, że tam chwilowo do 22 litrów skoczyło. Ej, tu musimy zjechać po modyfikację. Musimy się cofnąć. Nie wiem, czy ten scout da sobie radę. Bo on jest naprawdę wywrotny. A tu chyba mamy... spory zjazd. Zobaczymy. 7 litrów to jak Ford 1.0 EcoBoost. Nie wiem, czy taki jest, ale nie wiem, o co ci chodzi. Dobra, zjeżdżamy. No trochę stromo. Ja wiem, że tu pewnie gdzieś by był taki gładszy zjazd. No ale co to wtedy za zabawa? Testujemy gnoja. Wiem co, spuścimy się na linię. Patrz. Zahaczymy się za tył. O słup. Kurde, nie tak to miało być. No już trudno, ale co, zjechał. Mogło trochę wolniej, nie? Kurde, Sasza to potrafi. Co to za czołg z miniaturki? To jest pojazd, który też mam. I taka niespodzianka, jest trochę słabszy od tego skauta. Ale chyba nie tak wywrotny. Kuźwa, ty. Pastanie na koła. Nie.
żeby teraz jakoś podnieść z powrotem. Zróbmy najpierw tak. Dobra. No i co? Gówno. No, strasznie się przewraca ten gnój, mówię wam. No dobrze, że mamy paliwo na dachu. Nie muszę się trochę tym paliwem przejmować. Ale gnój wywrotny jest, no tutaj... To jest dopiero Michigan, to jest najłatwiejsza mapka. Jak się zacznie Alaska albo Taimir, to będzie kaplica z tym samochodem. Chociaż może tam nie będzie aż takiego terenu skalistego jak tutaj. Na Alasce? Kurde. No powiem wam, że strasznie. Umiałem się w powietrzu złapać liną, żeby się dalej nie wywrócił. No jest okropny, jest okropny. Ja mu chyba kiedyś obniżyłem zawieszenie, ale jak byłem na Alasce, to mu z powrotem podwyższyłem, żeby przez śniegi lepiej jeździł, bo on strasznie podwoziem zahaczał. Ale jak mu obniżyłem to zawieszenie, to furka nie była tak wywrotna jak jest teraz. Teraz ma podwyższone, żeby trochę lepiej właśnie po tych śniegach śmigał. Ale to się nie sprawdza, jak jeździmy po kamieniach na przykład, albo są takie tereny, że no, wywrotne po prostu, typowo, nie? Dobra. Pyk. Mamy modyfikację. Do czego? Co to w ogóle jest? Nowy silnik. Nowa opcja starego klasyka, w której zwiększono niezawodność, moc i przyspieszeniem kosztem wyższego zużycia paliwa. Zobaczmy, pasują. Pacyfik. Wow. Ty, to jest do tego pojazdu, który właśnie mam tutaj. I do tych Pacyfików Nie, tego ANK chyba nie mam. ANK MK38. ANK MK38 to jest ten. I do takich dużych jeszcze pojazdów ten silnik. No to fajnie, dobrze, że go wziąłem. Siemaneczko, Zeus. Dobra, powolutku. Co tu się stało? Dobra, blokady dyfra mamy. Patrz, jak go przyblokowało, ale ja mam tu chyba wszystkie ulepszenia do niego. Nie powinno go tak wstrzymywać. W ogóle mam za cicho grę. Ej, nie jest za głośno muzyka dla was? Tak trochę dałem dzisiaj głośniej. Jak wam przeszkadza, to dajcie znać na czacie. Dobra. Coś sprawdzę. Aha, tu będziemy mogli sobie wjechać. Muza jest okej, spoko. Tak ustawiłem klimatyczną dla tej gry. Tak, pojechaliśmy po drugiej stronie, jesteśmy po drugiej stronie mostu, który mamy dopiero zbudować. I zajedziemy sobie do portu, zobaczymy co tam jest. Może będzie jakieś zadanie do odebrania. Siema Gucci. Paliwo, tak, zgadza się, musimy się natankować. Bagażnik dachowy, tu mamy 140 litrów paliwa. No i wypadałoby się też naprawić w sumie, nie? Mamy bagażnik dachowy, proszę bardzo, 300 punktów naprawczych. Pod tym względem ten scout jest świetny, bo ma niesamowity zasięg. Jedziemy. Lusek plus kolacja, smacznego. Właśnie, zawsze coś do jedzenia, zawsze coś do picia. Ja mam herbatkę, która się kończy. Dzisiaj muszę wam się pochwalić. Moja kobita zrobiła mi, znaczy mi, no ogólnie zrobiła sushi. Ona, byliśmy na sushi ostatnio w restauracji. Postanowiliśmy sobie zrobić taki wypad, bo nie byliśmy dawno, a fajnie było gdzieś tam sobie wyjść. No i przez tą kwarantannę nie można było do żadnej restauracji sobie wyskoczyć. I postanowiliśmy sobie taką restaurację odwiedzić ostatnio. Bardzo dobre jedzonko było. No i tak się zajerała, że sama chciała zrobić sushi to i zrobiła, bardzo dobre.
Także będę miał co jeść po streamie, ale przed streamem już też jadłem. Dawno sushi nie jadłem, a szkoda, bo lubię. Dobra, jest tylko wiesz co, sushi jest taki, taka sprawa. O kurwa, co to jest? Ty patrz, musimy to stąd zabrać. Sushi jest taki temat, że trzeba naprawdę znaleźć dobrą restaurację z sushi, bo na przykład znam kilka restauracji, które podają sushi zrobione z produktów, które możesz kupić w Biedronce na przykład, nie? Czyli, nawiasem mówiąc, słabych produktów, bardzo słabych. Słabych jakościowo i to nie smakuje dobrze, nie? Z jakiegoś tam mrożonego dorsza. Kiedyś kupiłem sushi w takiej samej cenie, jak wiesz, normalne sushi kosztuje w takiej wysokiej jakości, nie? Taki zestaw kosztuje chyba 44 elementy, kosztował 180 zł i czaisz, że w środku był tuńczyk z puszki. Był tuńczyk z puszki. To jest kuźwa skandal. To tak jakbyś kupił GTA, a na twoim koncie pojawiłoby się jakieś GTA rosyjskie, nie? Taka totalna podróbka. No tak się nie robi. Tak się po prostu nie robi. No, więc pojechaliśmy sobie na takie normalne sushi. Było bardzo dobre. To jest taka jedna z lepszych restauracji w Katowicach, jaką znam. Ale są też takie słabe restauracje, gdzie właśnie podają gówno, nie? I można się po prostu zrazić do tego jedzenia. Tak jak kiedyś próbowałem jeść ramen i pamiętam, że jakiś, to był mój pierwszy ramen jakiś tam, kiedy jadłem i zraziłem się, to było z 3 lata temu, zraziłem się strasznie do tego. Stwierdziłem, że po prostu narzucano randomowo jakieś warzywa niepokrojone, kostka rosołowa, jelo, nie? I masz ramen. Tak to mi zostało podane. No i od tamtej pory po prostu nie jem ramenu, a wiem, że dużo ludzi się tym zachwyca, że jest zajebiste. Ty patrz, tu mamy jakiś zjazd. Tu mamy w ogóle drogę. O, zapasy. Zapasy w błocie. Dobrze, nie w Kiślu. Czy w Kisielu? W Kiślu chyba, nie? Tak, będziemy musieli sobie tą drogą właśnie pojechać, bo będziemy musieli zajechać z drugiej strony tych wszystkich mostów. Chociaż czekaj. Ha! Czy my przejedziemy przez te kamienie tutaj? W to miejsce? No musimy dojechać do tego zadania, do mosty i ludzie, to wtedy od razu zbudujemy ten most tutaj. Spróbujmy, no, najwyżej stracę skauta, no, tego on nie jest, żeby odkrywać tereny. No, musiałem do Polski jechać, Szczepan, no. No, Willy, dziada. Nie ma potrzeby. Jako to jest muzyka, wiesz, ja sobie kupuję bazę muzyki, subskrybuję taką bazę muzyki, żeby móc ją puszczać na YouTubie, na odcinkach i na streamach. Dzięki czemu nie mam zgłoszeń do praw autorskich, nie? Mogę za niej normalnie zarabiać pieniądze. Tylko trzeba płacić chyba 80 zł miesięcznie za tą bazę muzyki. No, niektóre kawałki są właśnie takie ciulowe, tak? A niektóre są fajne. Właśnie sobie znalazłem taką playlistę, która pasuje idealnie do SnowRunnera i w ogóle do takich ciężarówkowych spraw. Sobie puszczam. No pewnie, że tak, Maciej. Country Kozak, tak. Dobra, i teraz taki werdykt. Czy faktycznie coś dają te łańcuchy na błocie? Bo według statystyk, które pokazują nam się podczas montowania takich takich łańcuchów, czy takich tego typu kół w ogóle, to jakby nie ma dużej różnicy na błocie, a nawet chyba na samym błocie jest gorzej, jest lepiej na lodzie jechać w łańcuchach, nie? Ciężko powiedzieć, no mówię, mi się nim dobrze teraz jeździ, widzicie, tak przez to takie bardzo grząskie błoto jakoś sobie radzi. Na pewno na śniegu jest lepiej.
Dobra, pyk. Ja najdroższe za dychy z Biedry jadą i zajebiste. Czy to można przegub do Alwy kupić? Można kupić przegub do Alwy albo dobre sushi, no. Zależy od priorytetów. Dobra. Teraz tak. Gdzie ja żem się wpierdzielił? Nie no dobrze, ale tylko tutaj taka droga kręta i nie do końca ją widać, nie? Moderacji i funkcje wykluczenia nie są kluczowego. No nie ma czegoś, tutaj w ogóle moderacja na YouTube trochę upośledzona jest, nie? Nie ma zbyt wielu opcji. Przydałby nam się taki timeout dla niektórych, a nie od razu banowanie albo wykluczanie użytkownika z czatu, nie? Jest taki timeout, ale chyba on jest na 5 minut czy coś takiego. Dobra. Ops, ops. Czy są już mody do SnowRunnera? Pewnie, że tak, jest ich od zarąbania, powiem ci. Ludzie tam, ci moderzy niespecjalnie lubią tą platformę moderską, bo czegoś tam brakuje chyba. Gdzie ja, że nie... Nie, no dobrze pojechałem. Aha, bo to jeszcze nie są te kamienie, dobra, bo my do tych kamieni jedziemy. Kuzyn Kletus. Kletus tutaj, jest jakieś zadanie do odebrania. Tu jest ładunek do A, jest tu roboty trochę, powiem wam. Dobra, zobaczymy czy tu przejedzie gnój. Weźmy niższe obroty. No, na Twitchu jest kozak, a na Twitchu z kolei u mnie nie ma co moderować, nie? No jest jak jest. Przejdzie chwilkę. Dobra. Jedziemy. Naprzeciwko mojego domu na parkingu stoi FH750. Najmocniejsze Volvo? O kurde. Znaczy najmocniejsze w ETS-ie, nie wiem jak w rzeczywistości jest. Czy też jest w rzeczywistości najmocniejsze? Dobra. Podjeżdżamy tu pod górę. Gdzie czapka przeciw 5G? Ja nagrałem z tego odcineczek, będzie na YouTubie. Ej no, robiliśmy maszty 5G, no to wypadałoby mieć czapkę do tego, nie? Czy da się mu założyć większe koła? Chyba to są największe, bo ja zawsze montowałem największe jakie są. Akurat do tego samochodu to są największe, nie? Bo do innych można jeszcze większe wrąbać. No wszystko zależy też od tego, czy mamy na przykład... a co to tu jest? Ty patrz, tu jest jakiś inny scout do wyciągnięcia. Spróbujemy. Spróbujemy scouta wyciągnąć scoutem. Co myślę? Siema Mati. O, widzę, że Mati jest pierwszym widzem na D-Live'ie. Wow. Co myślę o PS5? Wiesz co, no nic nie myślę. Powiem wam, że naprawdę nic nie myślę na temat tej konsoli. Bo co nam pokazali na tym? No nic nam nie pokazali. Ja mogę swoją opinię wyrazić na temat PS4, tak? Na PS4 grałem, wiem jakie są gry na PS4. A o PS5 to my tak naprawdę nic nie wiemy. Wiemy tylko jakie są mniej więcej parametry, jakie gry wyjdą. I nawet nie wiemy jak będą wyglądały, bo nie widzieliśmy żadnego gameplayu, nie? Tak mi się wydaje, nie oglądałem wszystkich zwiastunów. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Co myślicie o PS5, nie? No, nie możemy chyba za dużo myśleć, bo nie mieliśmy w łapach tej konsoli. Ja na razie jestem bardziej przekonany w kierunku Xboxa niż PlayStation. Tutaj mamy coś, co nam się przyda. Będziemy musieli tu przyjechać ciężarówką po te płyty. Bo zobacz, tutaj jest wszystko, co potrzebujemy do budowy tamtego dużego mostu. Dobrze, żeśmy tu zajechali tym scoutem. Zaraz, zaraz.
O kuźwa. Ja w złą stronę trochę pojechałem. Tu była jakaś odnoga? Ja nie widziałem tego. Dobra. Opcja jest taka. Musielibyśmy tym samochodem przejechać tutaj. O, myślę, żeby sobie poradził. Tylko on strasznie dużo pali. Ty, chociaż nie, tu jest skrót. Patrz. No. I byśmy sobie wzięli tą przyczepę i ogarnęli temat, nie? Powinno mu paliwa wystarczyć. Tym spaliłem 44 litry. No, powiem wam, że też, kurde, sporo pali, nie? Dobra, wyłączamy mu silnik, zaciągamy ręczny i zmieniamy się na tego. Odłączamy mu przyczepę i jedziemy. No, 110, 111 litrów ma teraz. Zapamiętajcie, ma teraz 111 litrów, jedziemy po przyczepę z towarem. Słuchaj, to jest naprawdę potężny pojazd, nie? To jest wciul potężny. Mogę się nim wywalić, chociaż naprawdę jemu super pracuje to zawieszenie. Mam wrażenie, że wybiera każdą dziurkę. I spróbujemy, próbujemy. Patrz na to, patrz co on robi w ogóle. 24 litry spala. Ale to jest szatan, nie? Dawaj na niskich biegach, żeby... Ej, to nie ma znaczenia, patrz, niskie biegi mam odpalone. Wrzucone, znaczy się. I pali praktycznie tyle samo. No dobra, tutaj mniej, bo jedziemy z górki. Jak się... A to i tak nie jest... To i tak nie jest najmocniejszy silnik założony do niego. To ja nie wiem, co będzie na najmocniejszym. Kurde, to jest szatan. Zobacz, ile już spalił. 11, 12 litrów już spalił. A jeszcze nie dojechaliśmy nawet do tej przyczepy, nie? Czy SnowRunner jest na PS4? Tak, jest na PS4, no. Jest na PS4 jak najbardziej, można grać. Dobra, nim po prostu trzeba jechać tak, żeby nie dodawać za dużo gazu, bo on ma jakieś w pewnym momencie strasznie duże przyspieszenie, jak wyrzuci chyba trójkę czy coś. Jak jedziemy tak jedynka, dwójka, to spalanie jest na, powiedzmy, takim akceptowalnym poziomie, ale wyżej już jest lipa. Tak, eco driving teraz robimy. Dwójeczka nie więcej, to tak do 10 litrów będzie palił. Zaraz jak podłączymy przyczepę do tego z towarem, to myślę, że to spalanie skoczy do nieba. Ale zrobimy jedną fajną rzecz. Bo mamy cysternę z paliwem na początku tej mapy. Tu jest jedna stacja paliwowa, są cysterny, ale żeby do nich mieć dostęp, trzeba zbudować mosty, nie? Zatankujemy się ze skauta. A, tu muszę się przełączyć na niego, dobra. Bo on ma tutaj zbiorniki na dachu, troszeczkę go dotankujemy. I 63 litry wpakujemy do tej ciężarówki, nie? O. I tu już mamy pusto. Możemy go też w sumie naprawić. Pyk. A tutaj nie było dużo do naprawiania, ale... Cofamy. ...40 litrów na minutę? Nie wiem, czy tyle będzie, zobaczymy. Dobrze było trochę podtankować, nie? Dobra, to co, odpalamy? Mówicie 40 litrów na minutę? Nie no, to chyba to tylu nie podskoczy. Jak ruszaliśmy, było 25 litrów na minutę, nie? Ciężko mu trochę. Dobra, 23, 22. No może nie wiem, czy dojadę do tego mostu. Nie no, dojedziemy. To jest zajebista jest, kurde. Trzeba uważać, bo ona czasami za szybko aż jedzie, naprawdę. I wiesz, jak jedziesz tak bardzo szybko, to wystarczy jeden taki kamyczek i już leżysz na boku, nie? Pamiętam jakąś starą grę z 2005 roku? No pewnie, Need for Speed Most Wanted chociażby. GTA
GTA San Andreas chyba z 4 roku jest, nie? O, tu już mu ciężko, widzicie, jak jedziemy, jak ciągniemy towar do tego, to już tak nieśmiało tu jedzie, nie? Siema, Darek, jest coś drugi, tak. Znalazłeś mnie na D-Live, proszę bardzo. D-Live ogólnie chyba nie cieszy się zbyt dobrą sławą w Polsce. Tam jakieś dziwne rzeczy się odpierdzielały, nie? Na D-Live. Czy to nie ta platforma? Czy mi się pomyliła z czymś innym? Norm europejskich nie spełnia, dlatego jeździmy w Michigan, a nie w Europie. Tutaj nawet w SnowRunnerze nie mamy dostępu do Europy. Tylko mamy dostęp do Rosji. Właśnie, Rosja to jest Azja, czy to jest Europa? To jest Rosja, nie? To jest oddzielny ten, oddzielny kontynent. D-Life mi się kojarzy z Devolajem? I coś zjedz. Rosja to stan umysłu, tak. W Stanach są stany, a w Rosji są stany umysłu. Klimat ocieplał tą ciężarówką. A propos ocieplenia klimatu, co o tym sądzicie? Bo oglądałem ciekawy materiał na ten temat, że według w ogóle zdjęć NASA ze stacji kosmicznej od 2004 roku chyba robią cały czas zdjęcia Ziemi, to na Ziemi jest więcej zieleni. Po prostu rośliny lubią CO2, nie? Niekoniecznie ocieplenie klimatu będzie dobre dla nas, ale dla roślin chyba tak. Doszło do 30 litrów? Serio? Nie zwróciłem uwagi, bo więcej patrzę na czat niż na grę chyba. Dobra. I tu już mamy zaraz ten most. Myślę, że te rzeczy trzeba tutaj dostarczyć, te płyty betonowe. No mówię wam, ta ciężarówka jest, ja pierdzielę, jedna chyba z lepszych poza spalaniem. Zajebista jest. I ona też ma cały czas włączone AWD, cały czas blokadę dyfra, mimo to bardzo fajny promień skrętu ma, nie taki duży, nie, jak niektóre ciężarówki. Patrz, pierwszy etap budowy zakończony i to jest tylko, wiesz, i teraz musimy jeszcze coś dostarczyć i to są, zdaje się, że cegły. Także to jeszcze nie jest wszystko. To nie wszystko jeszcze. Moim zdaniem to bujda na kołach. Kiedyś były lodowce, jakoś stopniały. Po prostu co kilkanaście tysięcy lat jest ocieplenie. To też jest bardzo możliwe, że Ziemia ma swoje po prostu... ma swoje etapy, nie? Jest cieplejszy etap, zimniejszy, może tak jak pory roku, tylko co ileś tam tysięcy lat, a nie co 3 miesiące, 4. No, co 3 miesiące jest zmiana pory roku, nie? Jakoś tak. No bo jak, 12 miesięcy, 12 na 4, bo 4 pory roku, to 3 chyba wychodzi. Czy nie? No tak. Dobra, odstawiamy... O, kuźwa, bo się zaraz wypierdzieli. Dobra, odstawiamy go tutaj. Na razie go wyłączamy. No spalił w ciul paliwa. Ale nie ma źle. Nie ma źle. Dobra. Zrobiliśmy sobie takie zadanka. No trochę nie po kolei to wszystko robię, bo miałem tamto zrobić, ale... Jak robimy chyba wszystko naraz, to jest ciekawie, bo zmieniamy co chwilę pojazd. Dobra. Tutaj będzie dopiero przeprawa. Wiecie, ten scout jest ultra wywrotny. No i teraz spróbujemy przejechać tak, żeby się nie wywrócić. A tu są kamienie, które są śliskie i jeszcze są w dodatku pod wodą. Plus, mamy tu jakiś nurt wody, widzę. Więc może mi gnoja znosić. Musimy jakoś tak wymyśleć tą przeprawę. A tutaj, wiesz, jak ten samochód mi się zatopi, to kaplica, bo... Chyba nie będzie się o co zaczepić nawet. Nie ma tu żadnego ratunku, nie ma żadnego drzewa, nic, nie? No dobra, próbujemy tak. Tu widzę, jakaś płycizna jest. Źle się to skończy? Zobaczymy.
jest chyba tak. Ale powoli, powoli. Bo się roz... Dobra, wjechał gnój. O, o, o! Po drugiej stronie będzie jeszcze... shit! Po drugiej stronie będzie jeszcze ten... będzie jeszcze paliwko do zatankowania, bo tam jest stacja paliw. Już sobie wcześniej odkryłem. Ty, no nie jest źle chyba. Mamy tu... Ty, nie mam tu snorkela. What? Dlaczego? Ja to chyba do każdego pojazdu instalowałem. Nie no, powiem wam, że całkiem przejezdna droga jest. Elegancko. No ukradli mi snorkela, kuźwa, co jest? Dobra, gdzie my jesteśmy? Tu mamy wyścig z deszczem, tu mamy płaska przyczepa zwiadowcza. Może tam będzie jakiś towar dla mnie do dostarczenia. Może właśnie do budowy mostu, zobaczymy. Bo przyczepy zwiadowcze są właśnie do pojazdów. Ty, to jest to chyba. Patrz, są metalowe belki. Możliwe, że... Chyba, że czekaj, a co tu mamy zrobić? Ludzie już mówią, że zaraz zmienię. Okej. Co mam zrobić? Nie brałeś udziału w tym. Dobra, co za pogoda? Ludzie już mówią, że zaraz zmyję drogę na farmę. Musisz się tam szybko dostać i sprawdzić to, zanim zrobi się jeszcze gorzej. Wszyscy na ciebie liczymy. Czyli mam po prostu gdzieś dojechać. Nie wiem, czy mam brać tą przyczepę do tego zadania. Ale tak, mamy tutaj baczność i musimy dostarczyć metalowe belki tutaj, nie? Na most. Czyli byśmy musieli tym skautem pojeździć trochę. To dobrze się składa. To się bardzo dobrze składa. Musimy przyjąć też to zadanie tutaj i uratować samochód, który się rozdupił tutaj. Także scout ma dużo na głowie, a przy okazji jeszcze musimy go zatankować. Najważniejsze jest to zadanie tutaj, nie? Musimy to ogarnąć. No dobra, to bierzemy sobie tę przyczepkę, bo mi się na niej towar przyda. Ktoś z Węgier przyszedł i pisze po węgiersku? Nie no, banować chyba nie. Mam nadzieję, że mnie nie wyzywa tam na Twitchu. Dobra, startujemy. No i czy ten scout sobie poradzi z tym? Nie no, ma chyba dość mocy. To jest ciekawe z tymi przyczepami zwiadowczymi. Je możemy tylko brać takimi samochodami, nie? Zwiadowczymi, no jak sama nazwa wskazuje, ale nie możemy ich w ogóle podłączyć do żadnej innej ciężarówki. Co jest dziwne. A, jak napisał słowo na K, to możesz go banować, jasne. Dobra, małe ale jary, faktycznie. No to co, jedziemy na trudną traskę tutaj. Mam nadzieję, że się nic nie zahaczy. No i proszę. Co ty? Nie no, będziemy potrzebowali chyba innego samochodu do takich tematów. Dobra, cofamy. Coś tu strasznie grząsko. Jak tak dalej pójdzie, to mi kuźwa paliwa zabraknie. Gdzie mamy tą stację? No stacja jest zaraz tutaj. Ale coś czuję, że ta przeprawa tu będzie straszna. Nie, tak... A nie wygląda to przyjaźnie, no. Ale to jest tylko kawałeczek. Powinno mi to 29 litrów wystarczyć. Spróbujmy. Ty, co? Nie no, tu jest za grząsko do tego gnoja. Inny samochód byśmy potrzebowali do tego przejazdu. Uciągnąć to on uciągnie, ale po takim twardszym trochę, nie? Trzeba dzwonić po Azowa, mówisz? On tutaj niedaleko jest, jego trzeba postawić na koła. Co jest, ty? Nie no, on trochę jest słaby.
Na koło stanął. Chcieliście na koło? Proszę bardzo. I tu mamy taki przejazd na skróty trochę. Tylko mi się to nie podoba, bo no jest tam błoto, zatopimy się na pewno tym gównem. No to pojedziemy górą chyba, między drzewami jakoś. Może będzie lepiej. O, sztywcara. Jedźmy, jedźmy tu, jedźmy tu. Nie no. To jest 19 litrów. Kończy się paliwko, niedobrze. No ale wyciągarkę tu mamy, nie? To... Urwała się. Muszę tak troszeczkę podkręcić tempo, bo nie mam już... Kurde. Bo paliwa mi brakuje, nie mam już na dachu paliwa, nie? Widzicie, że tutaj nie ma już kanistrów. Będę musiał wszystko podtankować zaraz. O ile się da. Dobra, ciągnie, ciągnie, ciągnie. Ciągnie. Siema Adamiaś, siemaneczko. Tu nie ryzykuję, to nie piję szampana. Daj spokój, ja się tam nie cisnę w to błoto. Na wstecznym, no, coś tu trzeba pokombinować. Nie no, wiecie co, nie chcę stracić tego towaru. A to mi się może tu wysypać. Ona się, on tu sobie pojedzie bez problemu. Tylko problem jest taki, że to się mi tu zahaczyło i tu mi zaryło gdzieś. A jak będę się tutaj tak z tym szarpał długo, to mi zaraz paliwa zabraknie. Dobra, inaczej. Zróbmy tak. Szarpiemy go. I zaraz jak te koła tutaj wskoczą, to już będzie spoko, nie? Dałem niski bieg teraz, niski plus. Przyczepę podciągnąć. No to też nie głupi pomysł, żeby zamocować za przyczepę. Patrz, nawet jest taki zaczep, nie? To jest bardzo dobry pomysł. O! To był zajebisty pomysł, dzięki ziom. Był mega dobry pomysł. Tylko co dalej? Ej, mega zajebisty pomysł był. 11 litrów. Już jest rezerwa, nie? Ale stacja już, zobacz, już jest tam, nie? Jak tu nie będzie żadnych problemów, to będzie spoko. Patrz. Będzie dobrze. 8 litrów zostało. Zatankujemy do zbiornika i do zapasowych, nie? Pięknie, dobra, tankujemy. I bagażnik dachowy, yeah! 140 litrów do bagażnika dachowego, zajebiście. No dobra, to teraz tak, na razie odłączę sobie to, czy... Bo byśmy musieli tego gościa tu ogarnąć. Nie wiem, jak go tym skautem podniosę, ale spróbujmy, no. Nie takie rzeczy już podnosiłem. Mam do takich rzeczy głowę, dobrze. Dobrze, Kuba. I tak, tu przejeżdżamy przez most, po drugiej stronie jest rozwalony Azow, jak on tam był? Azow, no. I pytanie, czy my go podniesiemy na koła? On nie ma niezależnej wyciągarki, więc nie mogłem go postawić samoczynnie, nie? Musimy spróbować tym gościem. Nie wiem, czy to coś da, bo on jest za lekki, nie? Tamten Azow, no jednak swoje waży. Patrz na dachu. No nic, spróbujemy, no.
wsteczny. No jak się nie da, to będziemy musieli ciężarówką tu zajechać. Dobra, za co tu zaciągnąć? Chyba za to najlepiej. Kurde, lipa. Inaczej go musimy złapać chyba. Spróbuję za przód i zaczepię za tył mojego łazika kosmicznego. Drgnął coś w ogóle? Spróbujemy szarpnąć, nie? Bo to czasami pomaga. Dobra, na razie szarpniemy tyłem. O! Coś tam poszło. Teraz szarpniemy przodem. Tam się chyba w ogóle towar wysypał, czy coś? Dawaj. Może być ciężko. Za lekki jest, nie? Ten zwiadowczy. Za lekki. Nic nim nie zrobisz. No, też coś tak czuję. Jeszcze spróbuję tu za bok złapać. Co ty nie masz? Ani drgnie nawet, zobacz. Ile to waży? Na skarpie go pociągnąć? Patrz, ani drgnie nawet. Musimy tu czymś większym przyjechać. No ale tak się składa, że w pobliżu akurat mamy ciężarówkę. Która może coś zaradzić w tym temacie. Raczej powinno to pójść dobrze. Tam musimy tylko zadanie odebrać, przejdę sobie na drugą ciężarówkę, która już stoi po drugiej stronie i tutaj zajedziemy i ogarniemy ten temat. Myślałem, że coś z scoutem uda się, wiesz, ogarnąć, że ta ciężarówka leży tylko na boku, ale jak leży na dachu, jeszcze jest tam jakoś tak zakleszczona o te skały, to jest naprawdę ciężko. Kupiliśmy w piątek Skoda Kodiaq. To jest SUV, nie? Zdaje się. Fajnie, fajnie jest mieć nowe autko. Dobra, pojedziemy sobie najpierw ogarnąć ten most. Weźmiemy ciężarówkę. O kurde, jakie błoto. Ej, no i te opony z łańcuchami nawet jakoś tam dają radę, nie? Musimy kiedyś przetestować opony z łańcuchami kontra opony błotne albo opony offroadowe. Zobaczyć, co jest lepsze. Dobra, i tak, nie mogłem zbudować tamtego mostu, bo tu mamy zadanie. Hej, mostonaprawiaczu, to znowu ja, Mitch. Dasz wiarę, że mamy kolejny mostek dla ciebie. Rzucisz okiem? Jasne. Powinienem włączyć śledzenie właściwie tego. Deski, ale uła, o kuźwa. Dwie sztuki desek? Ale chyba mam dwie sztuki desek. Caterpillar. Tak, dwie sztuki mam, na szczęście. O nie, nie gadaj, że z drugiej strony muszę zajechać. Czemu nie mogę z tej strony budować? O... Ale... No... Ja. No i przez to granie w tę grę się tak bardzo wydłuża. Zobacz, muszę pojechać teraz. Mam kilka opcji. A czekaj. A jakbyśmy tego wzięli? Nie wiem, którą ciężarówkę. Nie no, tutaj chyba najlepiej będzie, nie? Pojechać tu dookoła. Tego jakoś tu ominąć. I dopiero na ten most. Yeah. Mogłem tak od razu jechać, nie? Miał już most zbudowany. Fatality, no. Żebyś wiedział. Dobra, cofamy, trudno. Dobrze, że mamy dwie te deski jakby, nie? Ja to tak mówię, ale to po prostu są, nie wiem, palety desek. Na przeła jechać? Nie no, utopimy się, tu jest, zobacz, dwa razy snorkel taki wielki. Wydech na górze, no nie ma problemu, tak? Ale lepiej nie ryzykować.
Siema Drakon. Znaleźliście mnie na D-Live'ie, proszę bardzo. Jak wam ten D-Live pasuje? Tak, jeśli chodzi o layout, to w sumie to samo co Mixer i chyba Twitch, nie? Bardzo podobnie. Wyciągnij Azowa, przeładuj i będzie szybciej. Tak, tak możemy zrobić, że go podniesiemy, nie? Tam będzie trzeba trochę pokombinować, ale damy sobie radę jak najbardziej. No ale kurde, myślałem, że z drugiej strony też będzie można to zbudować. Czemu tak? Czekaj, bo tu gdzieś jest przejazd, sobie tylko zaznaczę. To jest tu... Tu... O, tu nawet nieodkryty teren mam. Dobrze. Tu nawet jakieś deski leżą. I podjedziemy tego gnoja uratować przy okazji, nie? Tak, tu mamy przejazd przez rzekę, tam jest trochę nurt. Ale ta ciężarówka sobie powinna poradzić akurat z tym. To jest taka płycizna, no mamy snorkel, mamy opony offroadowe, mamy kupę mocy w niej. Powinna sobie dać radę. Wraz z blokadę dyfra robię. Tutaj wiadomo, że będzie ciężko. Poradzi sobie. Nawet jak samą szybę zatonie tutaj, to będzie mogła jechać do przodu. Elegancko. Tu chyba można jeszcze wyższe zawieszenie dać, bo ona jest na razie tak nisko, nie? Wbiłem na D-Life i tam jest opóźnienie. Czy fizyka w tej grze jest dobra? Jest kuźwa najlepsza. To jest najlepsze, co jest w tej grze właściwie. Po to się w nią gra, no. What? Czemu tu się tak trząsł ten... Nie wiem, jak to się nazywa... Listwa przeciwsłoneczna? Dobra. Nie no, poradził sobie wzorowo. I też spalanie ma nie najgorsze jak na te ciężarówki wszystkie, nie? Tam do 16 litrów dochodzi max. Jest szybka. Dobra, ale nas interesuje to, żeby też towaru nie zgubić, bo te deski nam się przydadzą. Więc spokojnie. Tu mam, z tego co kojarzę, mam chyba tu już najmocniejszy silnik. Ustawienie silnika, czy w ogóle silnik. 100 ton waży? Nie, no co ty, gdzie 100 ton? No ciśnie, on naprawdę jest taki... Jeszcze mam taką ciężarówkę, która ma podwyższone zawieszenie, to wam pokazywałem ostatnio, jak byliśmy w Michigan na innej mapce, na Wyspowych Jeziorach, na takiej mapce. I tam była taka droga wyboista. I ona tam tak fajnie podskakiwała. No dobra, mamy przyczepę. Najpierw zajmiemy się przyczepą, nie? A ona jest podłączona. Dobra, musimy ją odłączyć w takim razie. Musimy najpierw ogarnąć przyczepę, a potem resztę świata. Nie, może dlatego nie mogłem tamtym małym gnojkiem go podnieść, bo ta przyczepa jeszcze blokowała. No dobra. Z przyczepą nie będzie problemu żadnego. Na Hama, no oczywiście, że na Hama, kurde. To się nie ma co paprać z tym. Szybka jak strzała. Dzięki Benix. Dzięki bardzo, donejcik. Panato. Kurde, zaraz tu młode przyczepki się z tego wylęgną, nie? Na ostro, dokładnie, no.
Bardzo dobra robota, jak zawsze. Nie no, musimy ją wyciągarką potem poprawić, nie? Ale to na spokojnie, jedziemy po ciężarówkę najpierw. Teraz jak to podnieść na koła? Najpierw zobaczymy, co się stanie, jak będę ją ciągnął. Uuu, tutaj już jest zaskoczonko delikatne, nie? Blokada dyfra i cofamy. Tutaj mamy trochę dociążenie tymi deskami. Nie no, idzie, zobacz. Zobacz, jak idzie. Ole, ta maszyna ma kopa. Dobra. Teraz zrobimy tak. Podciągniemy go trochę. Raz inaczej się ustawię jeszcze. Wszystko kalkulatorem będzie. Pyk. No, coś tu się zakleszczyło głupio. Niedobrze. Inaczej musimy zaczepić. Zaczepimy za dupę. Albo za bok, może tutaj. Chodzi mi o to, żeby ją trochę... O, a może przodem? O, coś takiego. O, zaraz pierdolnie. Muszę uważać. Co to w ogóle tu za kółka są? O, niedobrze. Co tu jeszcze mogę zrobić? Spróbujmy tak. Za przód. Może ją sfikołkować. Dobra, spróbuję ją popchnąć, bo ona tam się gdzieś zakleszczyła strasznie o błoto, nie? Cała uwalona będzie. Trudno nam. Jest jak jest. Dobra. Teraz zrobimy tak. Coś takiego. Kuźwa. Odłączyła mi się wyciągarka. No nie zjeżdżaj mi, to jest tak głupio, że odłączanie wyciągarki jest pod tym samym klawiszem, co spuszczanie ręcznego, więc jak jesteś na górce, to ja nie wiem, jak tą wyciągarkę mam podłączać. O, udało się jakoś. Teraz trochę ją w dół. O, ona się tak stoczy dziwnie. Teraz powinna stanąć na koła. A wy chłopie, żeś popił. I co teraz? Musimy ją tak uderzyć, nie? Ile roboty z jedną ciężarówką, ty? Pogorszam sprawę? Co ty opowiadasz? Zaraz będzie na kołach, mówię ci. Tak, za tył złapiemy. Teraz będzie dobrze. Ty, nie idzie w ogóle. No. Zakleszczyła się o błoto. Teraz spróbuję tam za górę złapać. Stawaj, gnoju.
nie idzie tak, nie? Co jeszcze można zrobić? Można by... Przecież patrzeć na paliwo, nie? Można by wjechać tam na górę, na skałę i tam ją podciągnąć trochę. No myślałem, że... O kurde, już tu nie przejadę. Myślałem, że jak tutaj ją tak w dół pociągnę, to ona kołami się zaprze o skały i mniej więcej z tych skał tak zjedzie, nie? Spróbuję ją w ogóle przeciągnąć w dół jeszcze. Tylko żeby mi się do wody nie zsunęła. O kurde, na tym moście będzie ślisko trochę. Patrzcie, jaka ona musi być ciężka w ogóle. O, coś takiego. Gdyby ona miała niezależną wyciągarkę, to bym nie musiał się tym bawić. Chyba będzie trzeba poinstalować do tych ciężarówek, nie? Niezależne. Ona by się sama uratowała. Ja ją trochę źle ciągnę, nie pod tym kątem, nie? Ale czekaj, ona się odpaliła. Ona się odpaliła, bo się zaczęły koła wszystkie kręcić. Ciekawe. Dobra, do tyłu i szarpiemy. Ja pierdzielę ty. Dobra, zrobimy to inaczej. Jadę się zatankować tym gnojem. Przecież ja mam jeszcze dźwig. Mam ciężki dźwig tutaj na tej mapce. Podjedziemy tym ciężkim dźwigiem. Jak wybuduję most, to będzie łatwo zrobić, nie? Albo jeszcze moglibyśmy wziąć tego takiego gnoja, co dużo pali, wojskowego. No i on ma tyle mocy, że powinien sobie też poradzić z tym. Zobaczymy zaraz. Jeszcze mamy dźwig. No ale kurde, powiem wam, że roboty trochę z tym jest.